Kończyło się nagranie do 14 edycji. Twoja twarz mi znajoma, ze mną jurorka Katarzyna Skrzynecka. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dobry, witam. Ja wiem, że wszyscy, zgodnie z prawdą zresztą, myślimy o tych występach, że to one są najtrudniejsze w programie, ale ja jako widz zawsze sobie myślę, kurczę, a nie jest ciężko tym jurorom, żeby mówić w każdym odcinku coś zaskakującego, żeby dobrać inne słowa, bo przecież siedzieć od tylu edycji za stołem jurorskim, to też musi być duża odpowiedzialność, ale i właśnie trudność choćby językowa. Ten program jest za każdym razem kompletnie nowy. Za każdym razem są zupełnie inni goście, inni uczestnicy, inne osobowości i też inne osoby w rolę innych osobowości wcielają się nasi uczestnicy. W związku z czym tutaj nic nie jest powtarzalne i myślę, że no każdemu z nas raczej nie powinno to sprawiać problemu, żeby być za każdym razem no gdzieś tam świeżym w swojej ocenie. Jedyne, w czym się chyba powtarzamy czasami, to nie w podobnych słowach czy podobnej ocenie jakiegoś występu, ale w podobnych przeprosinach, ponieważ to jest coś, co powtarzamy najczęściej. Słuchajcie, przepraszamy Was, że musimy teraz postawić te punkty, że niektórym dzisiaj przypadną te mniejsze, a innym większe, ale każdy z nas, myślę, ma podobną zasadę, ja przynajmniej taką zasadę mam, żeby każdy w programie co najmniej raz dostał dziesiątkę i tylko raz dostał jedynkę. Wracając do zasad związanych z programem, kiedy Państwo podajecie punkty, faktycznie jest już mało czasu na to, żeby powiedzieć, uargumentować to, tak? Dlaczego ktoś ma jeden, dlaczego ktoś ma pięć, dlaczego ktoś ma dziesięć? Od razu odpowiem Panu. My argumentujemy swoją ocenę, omawiając występ tuż po jego zakończeniu. Kiedy wystawiamy oceny, produkcja programu i reżyser zawsze prosi nas o to, żeby to już był tylko punktacja i najwyżej no, czasem udaje nam się przemycić 2-3 słówka, a niejednokrotnie nawet jak je przemycimy, to w montażu one są i tak ucięte, więc to są po prostu punkty, ale co jest też zasadą, piękną i pozytywną zasadą tego programu, to nie jest program, w którym ktokolwiek z jurorów ma za zadanie kogokolwiek krytykować. Bywały takie programy różne, jakieś show artystyczne, gdzie jurorzy zasiadający w jury przerzucali się między sobą złośliwostkami w stosunku do uczestników. Po co? Przerzucali się złośliwostkami w stosunku do siebie. Mnie się bardzo nieprzyjemnie takie programy ogląda, bo ja no, nie lubię programów o takiej konwencji, w której kpieniem sobie z kogoś, czy wrzucaniem uszczypliwych szpileczek komuś budujemy swoje własne ego. To jest jakby zupełnie nie dla mnie konwencja, ja nie potrafiłabym w taki sposób pracować, bo jest to niezgodne z moją duszą i moim szacunkiem do ludzi.